uruchomienie silnika za pomocą przycisku. Tutaj również będzie potrzebny kluczyk. Coraz popularniejszy sposób zastąpienia stacyjki klasycznej przyciskiem. Automatyczna skrzynia biegów. Ruszamy. Światła do jazdy dziennej zapalają się automatycznie po odpaleniu samochodu, natomiast światła mijania włączą się po zapadnięciu zmierzchu. Tutaj czujnik decyduje o zapaleniu świateł. Oczywiście możemy też wykonać to ręcznie, wciskając odpowiedni przycisk. Samochód wyposażony jest również w tempomat. Niestety nie jest to wersja aktywna, także prędkość będzie utrzymywana zawsze taka sama, niezależnie od tego, czy będzie jechał przed nami inny pojazd. Znajdziemy tutaj również tryb Eco Start Stop. Za chwilę postaram się Wam pokazać, jaka jest prędkość reakcji przy ponownym rozruchu silnika. Jest również czujnik ciśnienia opon, o czym mieliśmy okazję się przekonać. Złapaliśmy, potocznie mówiąc, gumę i zostaliśmy o tym poinformowani, także konieczna była wizyta w wulkanizacji. Teraz będziemy mieli obszar z ograniczeniem do 40 na godzinę. Możemy skorzystać z tempomatu. Ustawiamy sobie 40 i jak widzicie, poruszamy się ze stałą prędkością. Teraz zobaczymy, jak zadziała system start-stop. Zatrzymujemy się i silnik się wyłączył. Zielone światło, ruszamy. Widzicie, reakcja natychmiastowa, nie powoduje jakichkolwiek opóźnień. Oczywiście, jeśli nie chcemy korzystać z funkcji jako start-stop, możemy wcisnąć przycisk, tutaj obok lewarka, i od tej pory silnik nie będzie już wygaszany. Samochód został naszpikowany całym zestawem funkcji wspomagających jazdę ESC. Znajdziemy tutaj oczywiście ABS, także system odpowiedzialny za stabilizację toru jazdy. W tym przypadku mamy napęd 4x4. W momencie wykrycia uślizgu danego koła cała moc przekazywana jest na pozostałe koła, które mają przyczepność. Samochód również wspomoże nas przy gwałtownym hamowaniu. Jeśli gwałtownie wciśniemy pedał hamulca, to niezbędna siła jest jakby dokładana, czyli wystarczy szybka reakcja. Samochód wtedy będzie wiedział, że chcemy gwałtownie zahamować i zostanie cała siła przełożona na pedał hamulca. Skorzystamy teraz z funkcji Park Assist. Oczywiście skrzynia biegów musi być w trybie Drive. Wybieram odpowiedni przycisk. Teraz mamy parkowanie równolegle. Przełączamy się na prostopadłe. Kierunkowskazem wybieramy stronę, po której chcemy parkować i ruszamy. Musimy przejechać obok wolnego miejsca, tak aby zostało ono zeskanowane przez czujniki. Wolne miejsce właśnie zostało wykryte. Musimy jeszcze podjechać troszkę do przodu, do odpowiedniego komunikatu. OK, mamy komunikat o wrzuceniu wstecznego biegu. W tym momencie puszczamy kierownicę i zaczynamy pomału cofać. Jak widzicie, auto wykonuje wszelkie manewry samodzielnie. Nam pozostaje jedynie śledzić otoczenie. Czujniki ruchu wykryły przeszkodę, ale jest ona jeszcze w bezpiecznej odległości. Miejsce było na tyle szerokie, że prawdopodobnie uda nam się zaparkować na raz. Dokładnie. Faktycznie to by wystarczyło, ale auto proponuje nam jeszcze korektę. Także wrzucamy jedynkę. Auto podjedzie sobie do przodu.
Ok, pojawił się komunikat, wybieramy wsteczny. I auto parkuje. Ok, gotowe.